Dzień dobry, dzisiaj gościnnie, więc to ja jestem gościem. Naszym gospodarzem jest Michał Mianowski z zaprzyjaźnionej firmy Scout Yacht Service. Witam. Wiecie, że jestem fanem, wręcz fanatykiem, można powiedzieć, w łączności marki ICOM, tak? I tu jest osoba odpowiedzialna, która zrobiła tego fanatyka ze mnie, bo Michał mi kupę lat temu zaproponował właśnie zakup radiotelefonu ICOM, którego tu już nie ma. No ale zostałem po prostu fanem i innej marki nie chcę. Dzisiaj porozmawiamy o kilku takich najbardziej popularnych modelach. A Michał, powiedz... No, przekonałeś mnie i miałeś rację, jestem z tego zadowolony, ale jakbyś miał powiedzieć, dlaczego właśnie akurat ICOM? No jest kilka argumentów, sami jesteśmy fanatykami, jak Piotr powiedział, ICOMa. Dlatego, że po pierwsze to są produkty wciąż japońskie i to nie jest żadna ściema, to nie jest naciągane, one są naprawdę produkowane w Japonii. Jak weźmie się taki radiotelefon do ręki, to czuje się inną jakość niż wielu produktów, które są na rynku. I prawda jest taka, że zajmując się od kilkunastu lat wyposażeniem jachtów i mając w ofercie systemy nawigacyjne wszystkich wiodących marek, każda z nich ma systemy komunikacji w swojej ofercie i radiotelefony stacjonarne, i niejednokrotnie ręczne, to nadal tworząc duży system nawigacyjny na nowym jachcie, czy jako retrofit, wszystko jedno, do urządzeń nawigacyjnych danej marki, dodajemy komunikację ICOMa. Chyba że klient sobie wyraźnie życzy, chce mieć koniecznie wszystko w jednym designie, jednej marki, wtedy jest to te, jakby no poddajemy się tej sugestii. W końcu to klient płaci i decyduje. Natomiast ICOM jest, no jest niezawodnym sprzętem, po prostu. W zasadzie, jeżeli miałbym powiedzieć, jakie ma wady, to tak dyskutowaliśmy, że... Ja znam wadę ICOMa. Jedyna wada ICOMa jest to, że faktycznie się nie psuje i generalnie, ja już nie pamiętam, grubo ponad 10 lat mam to radio. Kupiłem je, bo fajnie leży w ręce, zaraz o nim opowiemy. Bardzo mi się podobało, bo jest ładne, kolorowe i w ogóle i przede wszystkim działa. Ale teraz no nie mam potrzeby kupienia nowszego, bo ono dalej działa. I jakby się popsuło, to bym nie miał tego dylematu, bym sobie po prostu kupił nowe. To jest tak naprawdę i wada, i zaleta, bo z jednej strony nie wracają do nas do serwisu, do naprawy, bo to się po prostu nie zdarza. No ale z drugiej strony, tak jak Piotr powiedział, no niestety, no one są niemalże wieczne i o ile ktoś nie potraktuje ich naprawdę brutalnie, albo jakiegoś starszego telefonu, który niekoniecznie był do końca wodoszczelny, nie wrzuci go do wody, czy nie wiem, nie przejedzie samochodem, no to po prostu nie ma po co przychodzić, bo one działają. Czasem zdarza się wymiana baterii, ale to też w zasadzie sporadycznie. Czasem zdarza się w tym modelu, który ma DSC, kwestia programowania numeru MMSI. Wtedy ewentualnie takie radio do nas wraca, poza tym to się nie zdarza. No właśnie, bo powiedziałeś, mamy modele z DSC i bez DSC. Od razu można podpowiedzieć, że model bez DSC łatwo poznać, bo nie ma przycisku Distress, tylko to od razu podpowiadamy, trzeba radio obrócić, bo nie zawsze ten przycisk Distress znajduje się z przodu. To jest zabezpieczony klapką, tak jak w radiotelefonach stacjonarnych, żeby przypadkowo tego nie wcisnąć. Oczywiście. I generalnie ja powiem szczerze, że przekonałem się dopiero do radia ręcznego z DSC, bo pływam na jednostkach, na których są stacjonarne radiotelefony i ja używałem głównie do łączności, może nie tyle pokładowej, co do kontaktu z portem, czy żebym miał radio pod ręką, nie musiał chodzić pod pokład, więc mi w zupełności ten radiotelefon bez DSC wystarczał. Kupiłem DSC, dlatego że ICOM puścił parę lat temu właśnie ten model, który był pierwszym na rynku z ICE-em, z odbiornikiem ICE-a, a to mega mocno dużo, nie? I znaczy pozostaje wtedy jedna już tylko różnica między radiotelefonem stacjonarnym a ręcznym, no to jest moc, tak, która jest ograniczona z przyczyn wiadomych, tak, no przykładamy nadajnik bezpośrednio do głowy, bardzo blisko, więc ta moc jest ograniczona. No tak, ale można już nie przykładać nadajnika do głowy, bo dzisiaj zawsze mi to chodziło po głowie, ale jak tutaj odwiedziłem właśnie firmę Scout, to jest okazja, sobie kupiłem mikrofon, że mogę mieć radiotelefon przy pasku, a tutaj gdzieś zapięty mikrofon i to jest i mikrofon, i głośnik, i mogę sobie rozmawiać. Nie muszę, tak. Nie muszę wtedy łapać tego. Tak, to jest bardzo wygodne. Ja osobiście, na przykład pływając kiedyś na pontonie jako wsparcie żaglowca, na którym pracowałem,
Woziłem gruszkę przypiętą po prostu do szelek i zawsze wiedziałem, gdzie ona jest, niezależnie od tego, co robiłem, wiedziałem, gdzie złapać, żeby wcisnąć przycisk i przyciągnąć odrobinę tylko do ust i nadawać. Ale to jest jeden z przykładów, bo to jest najprostszy telefon, M25, faktycznie taki model basic z ładowaniem przez USB-C, czyli kablem, ładowarką dowolną od telefonu w zasadzie wszędzie można naładować. Ale już nawet do niego można podłączyć właśnie taką gruszkę. I to jest kolejna z zalet iComa, że do różnych modeli mamy asortyment akcesoriów, które są niejednokrotnie bardzo ciekawe, bo przykładowo tu mamy radio M37, jest to jakby pięterko wyżej niż M25. Różnica jest taka, że mamy ładowarkę, którą możemy gdzieś przykręcić, wkładamy niejako do bazy, ale akumulator litowo-jonowy, który jest w środku standardowo. Masz monetę, możesz pokazać, jak się otwiera. Tylko potrzebna jest moneta. Ja się zastanawiam, po co tu leży. Bo ja bardzo lubię. Z polskich monet najbardziej lubię 5-złotówki. Chyba było otwarte nawet. Tak. Tu jest miejsce na baterię. Jak w telefonach komórkowych starych. Podobnie to wygląda. Natomiast za niewielkie pieniądze można dokupić tak zwany battery pack, czyli taką ramkę, w którą można włożyć zwykłe baterie AAA, czyli te większe paluszki. Czyli nie musimy się przejmować tym, że nam w najgorszym momencie padnie telefon, wystarczy mieć w kieszeni zapasowe baterie. Tak? To jest przykładowo dla tego radiotelefonu. Natomiast są też inne opcje, na przykład taka słuchaweczka nauszna, trochę jak w znanym i lubianym filmie Kontakt z bazą. Ty, co ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. To jest aktywowane głosem i wtedy radiotelefon faktycznie jest gdzieś na pasku i w ogóle nie musimy używać rąk. To jest akurat dedykowane do takiego modelu przeznaczonego do komunikacji pokładowej, szczególnie na dużych jachtach, gdzie jest kilka osób zajmujących się cumami, odbijaczami, muszą mieć kontakt stały, a jednocześnie potrzebują rąk do pracy. Także są różnej wielkości, pojemności baterie, są też części zapasowe, anteny, kapturki, klipsy do paska czy paski. To wszystko można dokupić, można wymienić, można sobie doposażyć to radio. I to jest zdecydowanie coś, co iComa bardzo wyróżnia na rynku. Oddaję, żeby nie było. Tak, to moja ulubiona moneta, dzisiaj ją jakoś spożytkuję. Tak, tylko warto zaznaczyć, żeby właśnie się skontaktować ze specjalistami. Zresztą wiecie, że ja na wszystkich kursach polecam tutaj firmę Scout, bo oni mnie namówili do tego sprzętu. Jak ja mam jakieś problemy, z których iComem to są raczej rzadkie, tak? Ostatnio wysyłałem szkoleniowe do resetowania numerów MMSI, żeby nagrać film, jak się tam właśnie wprowadza numer. To tego typu problemy, czyli żadne. Ale żeby się skontaktować, bo na przykład no ja sobie kupiłem gruszkę, nazwijmy to 213, która będzie pracowała zarówno z moim 25, jak i 94. A na przykład gruszka 165, no to z moim 25 już nie współpracuje, więc jakbyście coś kupowali, no to raczej zastanówcie się do czego i warto tu się z ekipą, z profesjonalistami skontaktować. No można zadzwonić, napisać, można też zerknąć na stronę sklepu internetowego www.salestore.pl. No oczywiście linki w opisie tam. I tam te informacje wszystkie oczywiście są. Jasne. To teraz tak, żeby nie było jak na różnych forach internetowych ceny na priv, to takie orientacyjne, bo wiadomo, że inflacja, te sprawy i tak dalej, więc te ceny są różne, ale żebyśmy wiedzieli, Michał, jakie są rzędy wielkości. Taki M25, z którego jestem mega zadowolony, jak ktoś nie chce radia z DSC i pływa, no nawet tak jak ja, niby zawodowo, ale to jest pływanie dalej rekreacyjne, to nie jest tam wożenie bogatych tam turystów i tak dalej. To mi się w zupełności sprawdza. Jaki wydatek rzędu? To jest cena około 880 zł brutto, więc no i dużo i mało, tak? No to nie jest sprzęt z jednej strony niezbędny, wymagany przepisami i tak dalej, ale z drugiej strony bardzo ułatwiający życie. No to jest podstawowy model, tak jak wspomniałem, ale są do wyboru trzy kolory, bo tu mamy boczki niebieskie, ale można sobie też wybrać dwa kolory? Tutaj nam za kadru serwis podpowiada. Behind the scenes podpowiada, że mamy już tylko dwa kolory, niebieski i? Zaraz, wydaje mi się, że perłowy, ale...
Bo wcześniej był niebieski, perłowy, czyli taki biały i szary, a teraz już został wycofany, to zaraz będziemy mieli informację. Zaraz będziemy wiedzieli, jakie kolory. Radio, to o którym wspomniałem, z wymiennymi bateriami, nie? M37 jest raptem 100 zł droższe. Także trzeba, warto też, o czym Piotrek nie powiedział, zastanowić się najpierw, jak chcemy faktycznie używać radia, co jest nam potrzebne, czy bardziej nam jest potrzebna słuchawka, czy bardziej nam jest potrzebna wymienna bateria, czy najbardziej na świecie zależy nam na tym, żeby mieć ręczny AI. Szare i niebieskie. Aktualnie mamy już informacje, są szare i niebieskie, to jest o tyle ważne, że jeżeli na pokładzie są dwie osoby, które używają radiotelefonów, no to wiadomo, który jest czyj. Natomiast no już radio M94 z DSC i z AIS-em to jest nieco większy wydatek, ale tu muszę znowu poprosić o wsparcie M94, bo nie pamiętam niestety. Ciężko spamiętać wszystkie ceny. Tak, to serwis nam tam, support nam sprawdza ceny. Ja też przyznam się, z wszystkich swoich cen nie pamiętam, gdzie mam dużo mniej artykułów i usług niż tutaj firma Scout. Natomiast pamiętajcie, że żeby radio na tych częstotliwościach obsługiwać, potrzebne są uprawnienia, takie jest prawo. Jest to urządzenie nadawczo-odbiorcze. Jeżeli... O, mamy informację, ile? Dokładnie 1855 zł brutto, tak? Czyli to cena już z VAT-em za to radyjko. Na chwilę obecną, tak? Czyli mamy tam końcówkę lutego 2024. Żeby te radia używać, trzeba mieć uprawnienia. Jeżeli ktoś mówi, że tylko do nasłuchu nie trzeba mieć uprawnień, to nie ma racji, bo przepis wyraźnie mówi o używaniu urządzenia, a jeżeli ja już je uruchomię, to już je używamy, tak? No i generalnie oczywiście w Polsce bez problemów UKE dostaniemy numer nasz indywidualny, tak zwany, jak to UKE mówi, zgodny z numerem MMSI. No właśnie, bo to jest dość ważne. My mamy, szczerze mówiąc, często pytania, jak zarejestrować takie radio. Film robiłem, także link w opisie też tego filmu można odsyłać. To jest ważne, bo też będziemy mieli gdzie odsyłać wtedy. Tak, tak. Procedura jest prosta, robi się online, także ten. Michał, bardzo Ci dziękuję, bo to dużo rozjaśniło, że tak powiem, w temacie, zwłaszcza pytań, czy wybrać 37 i czym się różni od 25. Ja w takim układzie do swoich zastosowań dalej zostanę z tą, jak to powiedziałeś, półprofesjonalną 20. Wiedziałem, że się tego uczepisz. Nie to miałem na myśli, ale profesjonalną jak na żeglugę rekreacyjną. O, dziękuję. Tak. Wybór profesjonalizm w rekreacji. Dobra, bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszam do subskrypcji kanału i jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam również do sklepu, do odwiedzenia nas w Szczecinie, do zadawania wszelkich pytań. Zawsze mówimy, że nie ma głupich pytań, głupie mogą być tylko odpowiedzi. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia na wodzie.